Poszczególne elementy klasycznego rapu wracają, ale on nie wróci cały, Pokój ma wracać cały, to już było. Ja ciągle uciekam od tej solówki, więc e, chyba piłka jest jedna, są duże, jednak przełożę na inny rok. <grym> tam dużo było ciekawych rzeczy, wiesz, ja stary, mówię, ja nie chcę się tam przebierać, kurwa, jakichś no. dziwnych rzeczy no, robić no, no. i nagle jest sytuacja, w której oni wszyscy są w jakichś dziwnych strojach, ja jestem stary w wielkiej kurce Carhartta, w wielkich spodniach i mówię ty to zawsze chcesz poddymić. Bo to jest dobry yy, clickbait. Myśleliście kiedyś, jaki jest najlepszy polski hip hopowy bit? Byłem na TikToku kiedyś i był, był zajebisty filmik. Ziomek miał taki, yy, że mu losuje raperów i tam. 10 moich ulubionych tak, raperów tak, tak. i wylosowało mu piąte miejsce Gruby Wielski. Kto to kurwa w ogóle jest? Witam dzień dobry Państwu. Yy, dzisiaj goszczę po raz drugi w ciągu roku. Roku z hakiem? Tak, półtora. Półtorej, półtora, półtora. Półtora, półtorej roku. Drodzy Państwo, będziecie półtora. zachwyceni, prawdziwi hip-hopowcy będą zachwyceni. Przed Państwem Gruby Mielski po raz drugi. Cześć, witam. Spółtwórca kolejnego dobrego albumu, którego nikt nie przesłucha. Kurwa, no i co teraz mam ci powiedzieć? Nie, to jest, słuchaj, to jest, to jest oczywiście żart naciągany na potrzeby e, właściwego sformułowania e, pytania. Natomiast e, zanim się spotkaliśmy, ja oczywiście obowiązkowo zawsze sprawdzam numery, jak wychodzą, żeby, żeby wyłapać e, co po niektóre single, które mi przypadają do gustu. I więc e, zrobiłem to w dniu premiery, ale dzisiaj sobie odświeżyłem cały album. No i to jest znowu tak... Super album na dobrej, hip-hopowej zajawie, Aha. a później patrzysz na liczby, i, i co myślisz sobie wtedy? No jest trochę zbicie, wiesz, ale z drugiej strony te liczby są tak dziwne w tych czasach, że. E, ciężko jest to z czymkolwiek porównywać, bo nie jestem w stanie sobie porównywać sprzedaży na przykład z tym, co miało miejsce na przykład 3 lata temu. Też nie wiadomo, jak na to patrzeć, bo e, to nadal nie jest solowa płyta, więc czy to łączyć z mixtapem, ze słowami, no bo nie mogę tego odnosić do swojej solowej płyty. Uh -huh. nie? To jest dalej płyta w duecie i nie wiadomo, do czego te liczby podpinać i jak je ewentualnie interpretować, nie? więc mam to po prostu wyjebane. <śled> <śledzte> <śledzte> no, ale jesteś zadowolony z odbioru? Odbioru, oczywiście, że tak, bo w większości odbiór jest dobry, jeżeli już jest odbiór, czajż, więc mhm. pewnie jeśli chodzi o zasięg tego, no to nie, no nie do końca, nie? Ale, ale z drugiej strony jest tylu raperów i każdego dnia wychodzi płyta, to nie ma chuja, już, żeby tutaj się wiesz, jakoś utrzymać na dłużej w uchu u człowieka, mhm. więc myślę, że wolałbym, żeby to było szersze, bo sam odbiór, jeśli był, to był zawsze zajebisty, nie? Bo ty masz chyba taki fanbase konkretny i co można ich nazwać trochę takimi psycho twoimi? Masz taką grupę? Czujesz, że masz takie community? Trochę tak, no to na pewno. Zresztą wiesz, no my się y, z częścią tych ludzi przecinamy regularnie i to nie tylko y, w ich miastach, tylko oni też się przemieszczają, kurwa. Więc jak my gramy w Gdańsku, to nie latają do Gdańska. Wczoraj też widzieliśmy ludzi, którzy się wybierają też do Gdańska, więc y, tak, no to na pewno. Okej. Okay to dobra to przejdziemy do tych mniej przyjemnych kwestii jestem ciekawy bo widzieliśmy się tak jak wspominaliśmy na początku około półtora roku temu i jeszcze przed w, w premierą albumu Club 2020 i zlikowaliśmy wtedy informację że masz numer z Leosią między innymi I, i chyba padł nawet tytuł że będzie to Malibu Barbie a może nawet nie padł chyba nie Cholera wie, nie pamiętam. Nie, też nie pamiętam, ale generalnie myślę, że informacja była na tyle elektryzująca, że już, wiesz, podzieliła twoich fanów e, e, nawet, nawet bez odsłuchiwania traku i powiedz mi, jak e, dostało ci się po Malibu Barbie? No, myślę, że dostałem się najbardziej. E, no. Ale z jednej strony, wiesz, ja sobie zdawałem z tego sprawę, no jakby wiedziałem na co się pisze, wiedziałem jaki to jest numer, mam uszy, kurwa. Wiedziałem w czym biorę udział i brałem ten udział świadomie. E, ale też Zamiast jakby ludzie, którzy śledzą mnie czy poprzez Twitche, no bo to jest dla mnie zawsze najłatwiejszy, wiesz, najłatwiejsza odpowiedź, że kurwa, ludzie, którzy. Ja przesiedziałem 3000 godzin na Twitchu z ludźmi, więc ci ludzie, którzy tam byli nawet na jednej dziesiątej tego doskonale wiedzieli, jakie jest moje podejście do rapu i jak się zmienia na przestrzeni mhm. lat, bo mówimy tutaj o live'ach, które są prowadzone od lat bodajże siedmiu, więc dla nich nie było zaskoczenie, bo już to wiedzieli. A nie chciało mi się, wiesz, łazić i pierdolić każdemu, że ej, trochę już mam wyjebane, trochę inaczej na to patrzę. Trochę wydaje mi się, że moje wcześniejsze spojrzenie było nie do końca fair. Więc ja chciałem być w tym numerze, żeby po prostu przypierdolić kropkę taką konkretną, nie. Mhm. Mm, tylko. Ja nie zdawałem sobie jakby yy, sprawy nigdy z skali. Hejtu? Nie mhm. lubię tego słowa i ogólnie tego wszystkiego, ale to ciężko jest w ogóle inaczej nazwać, bo. Realnie ilość wiadomości, które otrzymałem, ich treść, to jest absurdalne. I w ogóle to jest kur wiesz, pojebane, że e, tych wiadomości było więcej niż moich słuchaczy. <śm> Ci ludzie mnie rozliczali, a oni nie mieli prawa wiedzieć, z czego mnie rozliczają, bo gdyby tylu ludzi słuchało mojej muzy, co mi napisało, że kurwą jestem, no, no. to ja bym był w innym miejscu w ogóle. Yy, I też druga rzecz, duża część z tych ludzi to byli moi słuchacze, gdzie wiesz, łatwo jest zobaczyć, jaka wiadomość jest wyżej mm -hmm. i na przykład była pisana trzy lata wcześniej. Yy, I trochę było mi przykro, że taki człowiek jest moim słuchaczem, który kurwa w takiej sytuacji wiesz, nawet. Yy, bo też ludzie oczekiwali jakiegoś statementu, ale kurwa, po co takie coś robić, nie? To też jest bez sensu, moim zdaniem. Więc trochę mi było przykro, że mówię, kurwa. W sumie, to, jeżeli ja robiłem muzy dla takich ludzi, to nie wiem, czy ja za dużo straciłem, bo tutaj nikt nie zrobił nikomu jakiejś krzywdy, kurwa, niesamowitej i to jak ci ludzie to postrzegali, to był hardcore w chuj. A, więc no, to było, to było ciężkie. Tam myślę, że z dwa tygodnie takie miałem, że 07 było walone codziennie. No. <grym> No, no jest to. Zdaję sobie sprawę z tego, że to mogło być obciążające. Wiesz, ja nigdy zazwyczaj, oczywiście, gdzieś tam moje zasięgi zawsze były małe, ale odbiór był zawsze zajebisty. Mhm. Ja zawsze gdzieś tam miałem u tych ludzi poparcie. Rzadko się spotykałem z tym, że ktoś miał do mnie o coś problem. Bo też mhm. całą swoją karierę jakoś tak prowadziłem, że ci ludzie gdzieś tam ze mną szli i e, nie miałem jakichś kurwa w top niesamowitych, no to, mhm. nie. E, więc. E... Miałeś taki hip-hop street credit, tak, no. to Tak, no. I. Pierwszy raz miałem po prostu styczność z, z tym, i to od razu wiesz, wjechało na pojebany level, nie? Więc. E... Dużo dostałem supportu zajebistego od artystów, w sensie z rapowej sceny, i to było super, że masa osób do mnie napisała. Mhm. Tak, sama z siebie, widząc po prostu, co się dzieje, e, i też pewnie wiedzą, że ja jestem koniec końców kurwa wrażliwym typem i że to nie jest dla mnie łatwa sytuacja jest kompletnie nowa, mhm. ale... Dużo było też osób takich, których kompletnie nie znam, które nagle postanowili, że wykorzystają ten moment mojego potknięcia w ich oczach e, i zaczną tam przemawiać kurwa i głosić swoje prawdy. E... Ale to e, bardziej od strony co, dziennikarskiej jakiejś, czy ar artystów? Raperzy, tak? raperki, no różne postacie. Okej, okay, czyli coś takiego się pojawiło? Dużo tego było, no ja tylko dostawałem screeny i... bo Aha, nie byłem okay. w stanie tego, okay. jakby nie obserwuję tych wszystkich ludzi, więc... Okay. Dostawałem screeny, było to ciekawe. Takie, że mówię okej, okay, dobra, e, więc no to było trudne, bo mówię, nie miałem nigdy styczności z na taką skalę, nie? ale też zacząłem z czym się zmagają dużo, czym się zmaga większość artystów, bo wiesz, w tym numerze ja mam wrażenie, że gdyby tylko usunąć jedną postać i doskonale wiemy, że mówimy o Leosi, okay. że mówimy no o tak, Leosi, tak, tak, to tak, tak. wszystko byłoby, znaczy może nie było, że byłoby ok. Ale to ona jest dla ludzi problemem. Tak. I dla mnie ten, ta sytuacja pokazała, z czym ona musi się zmagać na co dzień. Mhm. Oczywiście mam nadzieję, że tego nie śledzi, ale to było pojebane. To było mhm. pojebane, nie? Bo dla ludzi to jest jakiś, jakoś tak problematyczna, kurwa, postać na, na scenie, mhm. że tam, wiesz, nie było problemu o, o kiego, o co tako, czy sławy. No bo przecież, kurwa, to jest normalny nasz pakiet w sumie, w którym moglibyśmy mhm. nagrywać. Mhm. Tylko chodziło o, o Leo i. No to było takie dziwne dla mnie. Okej, okay, bo ja y, trochę odniosłem takie wrażenie, że y, ludzie się przyczepili chyba o ogół, tak bardziej. Nawet, nawet z tym tytułem, no bo ty, tytuł jest. Jak ja usłyszałem tytuł, to o, w rozmowie chyba z, z Wami właśnie. Y, pod, przed... Ale jak inaczej nazwać ten numer, jak to zwiedzające no, hasło? Nie, nie, no wiadomo, no, dla mnie było git, ale wiesz, w zestawieniu z Tobą, Malibu, Barbie wiesz, no jakby wow tam dużo było ciekawych rzeczy, wiesz, ja stary mówię, ja nie chcę się tam przebierać, kurwa jakichś no. dziwnych rzeczy robić no, no, no. i nagle jest sytuacja w których oni wszyscy są w jakichś dziwnych strojach ja jestem stary w wielkiej kurce karharta, w wielkich spodniach i mówię, kurwa, ja się tu czuję jak debil jakbym się jakoś źle ubrał no nie, bo oni wiesz, wszyscy poprzebierani sławy w jakichś dywanach, kurwa tam ci na różowo <laughs> wszyscy, tako w garniturze i ja przychodzę normalnie ubrany i mówię nie no, jak debil się ubrałem więc no, tam było śmiesznie a był, a był jeszcze, był, był jakiś alternatywny tytuł w ogóle w, w trakcie pod, po, powstawania Mnie numeru? Nie, wydaje mi się, że od razu było, bo to było też na takiej zasadzie freestyle'owo wajbującej bym no. powiedział, że poleciał ten bit i myślę, że tako już od razu to nucił sobie, nie? Okej, okay, okej. Okay. Bo, bo no, mi się właśnie, ja takie odniosłem wrażenie, że dostało ci się za w ogóle cały ten numer. Nie wiem, czy dla Osia była taka najbardziej polaryzująca w tym, ale jeżeli tak to odebrałeś, no to wierzę w to, że no, tak było w wiadomościach pewnie. Też, tak, no. Że, że, to, że to o nią chodzi. Kurde, no, ja z Leosią mam wczoraj, nawet jak mieliśmy okazję chwilę pogadać, to nie, że mam problem, bo to też nie jest dla mnie żadna skala. Ja mam trochę tak, że rozgryzam ostatnio inny problem, że nie potrafię dziewczyn zakwalifikować do grona raperek. I o tym też rozmawialiśmy wczoraj. Bambi i Leosia oczywiście o tym rozmawialiśmy. To nie chodzi o to, żeby każdy sobie kwalifikował samemu i no, jakie są yy, kryteria przystąpienia mhm. do tego grona raperów, bo wydaje mi się, że gdybyśmy się kierowali kryteriami, które były dla nas ważne powiedzmy 10 lat temu, to naprawdę spora część tej sceny by nie załapała się po prostu. To się e, zgadza. No. I wydaje mi się, że te kryteria powinny się wraz z latami zmieniać trochę. no nie. Mhm. I oczywiście do. Możemy pójść już naprawdę prosto, że skoro kurwa piosenka się rymuje i jest czasami mówione, to już jesteś raperem. No właśnie, ja, ja mam trochę właśnie taką teorię, że. Znaczy teorię. Wiesz, wiesz, jaki mam problem z nazywaniem kogoś raperem, chyba głównie chodzi o to, że. To nie jest ten raperski lifestyle, który ja pamiętam. To jest trochę bumerskie na maksa. <grystanie> nie da się ukryć. Okay. Wiesz, jakby ja mam teraz taki trochę mindset bioro, biuro ochrony rapu. Włączył mi się nagle, bo ja byłem ja byłem bardzo tolerancyjny. Byłem pierwszą osobą, która multiego wybielała. Czy ty wjeżdżasz w kanał, z którego ja wyjechałem? T takie mam wrażenie, ale tak zupełnie dziwnie, chociaż wiem, że... Mm... A ja właśnie myślałem, że to na starość przychodzi. Może to jeszcze wróci to. Może <grystanie> wróci. Ale wiesz, u mnie się to pojawiło w momencie, kiedy... Yy stanąłem przed decyzją selekcji gości na to zdjęcie, o którym, mhm. o którym jeszcze A no jeszcze Pamiętam, wspomnę. że tam właśnie rozmawialiście o Bambi. No, no. i wiesz, no jakby mam dwie dziewczyny, które jak słucham płyty ostatniej Bambi, która mi się podoba i powtarzam to po raz kolejny, że muzycznie dla mnie to jest ok, bo dla mnie dalej to jest muzyka rozrywkowa, natomiast kurczę, no nie potrafię sobie zestawić Bambi z Tobą, z pz z Łoną. A czy tu nie wiesz, chodzi, chodzi o jej jakby ogólny wkład w scenę rapową w Polsce? Też niezależnie Właśnie... czy wiesz. Yy, przecież były takie postacie, które nie zawsze były raperami, ale ich wkład LEREK. Dobra, to są takie argumenty, które mi gdzieś przechodziły przez głowę. Że to nie do końca każda z tych osób musi być super dzennym raperem i, i, i mieć ten taki raperski mindset. Natomiast mi też po prostu to nie wybrzmiewa rapowo. I wczoraj. Po, po, padł przykład Oliwki Brazil, która w zestawieniu na przykład z Bambi i Leosią jest na zupełnie innym levelu raperskim, nie? I ty powinieneś na przykład gdzieś chyba docenić warsztat chociażby. Nie, Oliwki. no oczywiście, że tak. Nie, ja napisałem do niej po y, wyjściu któregoś z singli, pewnie tego freestylu jakiegoś tam mhm. y, pierwszego, że mówię, ja pierdolę, przecież to jest przewinięte na... Mega kozaku. Mm -hmm. Tylko też trochę jest tak, że ja nie wiem, czy dziewczyny w sensie Losia i Bambi nie zamknęły się trochę w tej swojej bezpiecznej sferze, bo ja sądzę, że one jedna i druga potrafią napierdalać. Tylko nie muszą. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi, nie? Tam, mm -hmm. gdzie są, to, to jest to, co robią jest w zupełności wystarczające, ale też uważam, że na przykład jest ten pierwszy singiel ich, ten taki nad jeziorem mm -hmm. yy, Miele Miele, to to jest zajebiście nawinięty numer. Okej. Okay. Ja mam chyba po prostu wbity wiesz, kurde, to, że raper powinien rapować, a to tak już, to mi wjeżdża po prostu mocno pod popowe numery. Oczywiście, Wszystko. że tak, no to jest oczywiste, że w tą stronę to zmierza, ale no, zawsze się mówi o rapie z nowym popem. No właśnie, i to, to jest, to, trochę przeskoczymy kilka pytań, ale mam, mam takie, mam takie wątpliwości, czy wątpliwości. Może je bądź zagłębimy się w tą teorię. Czy to jest jakaś naturalna ewolucja rapu, bo hip hopie to bym nie nazwał w ogóle tego hip hopu. Hip hopem teraz, no. w tych czasach. Czy to, co się teraz dzieje, czyli ta młodzież melorecytu melorecytująca podbity rapowe. Czy to jest ewolucja rapu dalej? Czy to idzie w tą stronę? Czy to jest jakiś taki chwilowy wybryk wynikający z jakby z koniunktury na rap i z tego, że można teraz po prostu opierdolić na tony. Wiesz, wystarczy, że masz kolorowe włosy i fajnie się ubierasz, ludzie cię kupią po prostu. Nie musisz być raperem, nie musisz mieć historii, warsztatu, nic. Wystarczy catchy single, no i, 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 i gdzieś te dzieciaki, które cię słuchają, wrzucają sobie ciebie do, do tej szufladki, że... A to jest rap. Okej, okay, fajnie. Słuchamy wyjebane. A. Jakby w ogóle nie mamy wczuty, wiesz, w całą narrację, ale słuchamy rapuje i fajnie. Ma na to odpowiedź. No. Nie wiem. <śmiech> <śmiech> Kurwa, tak naprawdę to się dopiero dowiemy, czy ja bym chciał, żeby to było chwilowe. Nie wiem. <laughs> Bo uważam, że jeżeli chcesz na przykład z tego coś wyciągnąć dla siebie, do swojej muzy, mhm. to jesteś w stanie też z tego zaczerpnąć coś dobrego. To nie zawsze musi być coś przypałowego i że korzystasz z tego w, tylko w zły sposób. Zawsze to mi się wydaje, że wszystkie te zmiany powodują, że ktoś się czegoś uczy nie? i zawsze z tego coś będzie lepszego. A czy to jest chwilowe, czy nie, no myślę, że to naturalnie musiało iść w tą stronę, bo jednak ta melodia jest łatwa dla człowieka i jest łatwiej przyswajalna. Mhm. E, no mówię, pewnie nie wiem, czy nawet tutaj tego nie mówiłem, jak gadaliśmy z Kwebo w jakimś Wrocławiu, gdzie on powiedział, że. Ta treść będzie znikać, i to jest myślę, że e, następstwem tego, że mhm. treść jest jak najmniej istotna. Tu catch melodia jest istotna i mhm. przy tym zostajesz. E, treść będzie coraz bardziej zanikać. Już dochodzimy do momentu, gdzie masz osiem razy refren, później czwórkę i znowu refren, no nie? Więc to, to jest taki wzór amerykański w sumie, sprzed lat i to już wielu, wielu lat. Że te hity, te Bengry bang, bang, były rekonstruowane, okay. tak nie? Tak mi się też wydaje, no jakbym sobie gdzieś tam jakiegoś nalego Ale sam wrzu się łapi na, na tym, że wiesz, jak ktoś na przykład ma trzecią zwrotkę, to ja mówię, o kurwa, chciało ci się trzecią zwrotkę, szacun. <grym> eee... jak ma numer 245, to już jest prawie przez trzech tak, minut. To już no. jest naprawdę dużo. E, więc no nie wiem, czy to jest chwilowe. Chyba nie, nie sądzę, żeby to było chwilowe. Czyli to, czy idziemy w tą stronę i. Na z... pewno nie jestem z tej ekipy, która wróży jakiś wielki powrót kurwa truskulu i nawijania na okay. samych bębnach, okay. nie? Bo wiem, że tacy ludzie są i mówią, to wróci. Tylko że oni nie widzą jednej rzeczy, że to wraca. W tym momencie to się mhm. dzieje. Przecież jak sobie włączysz właśnie ten pierwszy singiel Leosi i Bambi, jaki tam jest bit? Mhm. To jest bit, który mógłby wyciągnąć kurwa z g unit jakiegoś. Mhm. Y y jakby, nie wiem, jakieś te napalone fanki, kurwa, BDS Eric Moses. To jest dobry bit, tak. To, są, to, to, jest, to dobry jest powrót beat. klasyki, no, który okay. ma aktualnie miejsce. To nie wróci w formie takiej, że my będziemy hip to the Happy you don't stop, kurwa. Nie. Tego nie chcemy. W nawet tym momencie, no. moim zdaniem, to wraca, tylko ludzie jakoś tego nie kupują, w sensie. Okay. Oni tego nie widzą, że poszczególne elementy klasycznego rapu wracają, mhm. ale on nie wróci cały. Pochuj ma wracać cały, to już było. By było mhm. GIT, że to było, ale korzystajmy sobie z tego i wyjmujemy sobie z tego jakieś po, pojedyncze elementy, nie? Tak, mhm. to widzę i nie kumam, jak ktoś naprawdę realnie myśli, że to wróci, nie? Że my. Stary, no jak my się ubieramy aktualnie, jak ci mhm. dzieciaki ubierają? Przecież nawet w, w tym aspekcie my wracamy znowu 20 par lat do tyłu, nie? Kujwi. Słuchaj, to, to, to teraz pytanie egzystencjonalne trochę, jeżeli. Te rzeczy, o których wspomniałeś, nie wrócą. Co, co ty będziesz robił przez kolejne 10 lat? To, co robiłem przez poprzednie 15. Będę no. napierdalał sobie rapy. Ale Więc... dalej czujesz, że... No bo tak, zrobię tak, taki delikatny wstęp do, do tego pytania. Na pewno udział w, w projekcie Club 2020 dał ci boost, przypuszczam, popularnościowy w jakimś stopniu? To są takie... Dał mi liczby, które... Liczby, no... Są liczbami. No masz 800 koła słuchaczy na Spotify. Chciałem się zapytać, na przykład, czy to ma takie realne przełożenie na zarobki? Że czujesz, że na przykład to, że masz. Tylko, swoją że te 800 zwrotę... koła, pamiętajmy no. o tym, że te 800 koła to jest w 98%. E, no in... Są to utwory, gdzie jest masa artystów. No tak, tak, tak. Więc jak sobie wejdziemy teraz na, na Spotify Artist, ja zobaczę, co ma ile, mhm. to mamy tak. Maliło Barbie, gdzie jest, nie wiem, 6 osób. Mm -hmm. e, jakiś e, no, Cypher, gdzie no, jest w ogóle, tak, kurwa tak, 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 20. Tak. E, większość moich utworów, które umie są w top 10, najczęściej słuchanych dziennie numerów, to nie są moje numery. Mm -hmm. To są 20 fits o co SMS, mm -hmm. fits tak influenza, i dopiero myślę, że w okolicach 13 miejsca zaczyna się moja muza. E, więc. Oczywiście ma jakieś przełożenie na finanse, ale na pewno nie taki, jak ludzie myślą, mhm. bo zapominają o tym, że po prostu po drodze jest x mord, które każdy dostaje swój procent, nie? Że ten torcik jest pokrojony na dużo więcej Ta, części. Tak, okay. ale no skłamałbym mówiąc, że nie, tylko to nie są pieniądze, z których ja sobie zbuduję chatę, mhm. czy kurwa kupię sobie mieszkanie, nie? Okej, mhm. okej. Okay, okay. eee, bo zastanawiałem się właśnie, jakie to ma przełożenie, czy chociażby przez to, że jesteś na tych projektach, to na przykład ktoś inny kto, ktoś, kto się natknął na Malibu Barbie. Tylko czy my tą... realnie myślimy, że wiesz, że ktoś, kto słuchał Malibu Barbie, powie: Nie, no, silny jak nigdy? Do jebanu. No jakby nie wyobrażam sobie tego, więc chyba to nie ma miejsca, bo po prostu to jest zbyt pojebane, żeby to miało nie. miejsce. Nie? No dobra, no ale to dalej dalej, yy, dalej mnie zastanawia na przykład, yy, wiesz, Twoje, twoje podejście na przyszłe lata, jakby jaką ty, jaką ty widzisz dla siebie drogę, jeżeli chodzi o ty, karierę? Ty, ja generalnie życiowo, ja nie wiem, co ja będę robił pojutrze, więc <grym> ja za daleko nie wybiegam, no nie? Myślę, że my się staramy cieszyć tym, że to cały czas się dzieje i wiesz, my wiemy, że tutaj my nie zrobimy kurwa jakiejś rewolucji, nie zagramy stary Torwaru, jakby to się nie wydarzy już w naszym życiu, ale... Myślę, że nie ma niszy na ten taki hip-hopowy rap. Hip-hopowy rap. Jest, tylko też uważam, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy na przykład słuchają klasycznego rapu, to cały czas na scenie masz zawodników 40+. Mhm, tak. Przez co jeżeli mają wyjść, pójść na koncert rapowy, to pójdą na Ostrego, pójdą na Peje, pójdą na te rzeczy. My jesteśmy... My trochę niewygodnie trafiliśmy, kurwa, w czasie, stary, bo jesteśmy trochę po y, tych właśnie zawodnikach, którzy są filarami sceny, którzy ją tworzyli, którzy jeszcze cały czas są mm. aktywni na niej, a przed y, tymi, którzy wjechali kurwa i z jednego singla są w stanie stary przeżyć przez najbliższe dwa lata, no nie? Gdzieś jesteśmy w tym środku i ogólnie w branży moim zdaniem brakuje tego środka, mm. że po prostu jest mało w chuj i nie ma średnio. E, więc y, Myślę, że. Że oczywiście jest słuchacz klasycznego rapu, ale to on ma inne opcje do wyboru. To na Twoje pytanie odpowiedź. A do czego ja chciałem skończyć? Że takie koncert nawet jak wczoraj graliśmy, że wiesz, mamy 150 osób w alchemii, ale oni kurwa. To nie jest festiwal, że oni przyszli i tam czekają na kogoś innego, tylko mhm. oni znają naszą muzę. Mhm. I to są takie momenty, że my naprawdę wracamy i mówimy: Nie, to był zajebisty koncert, to był zajebisty czas, to jest rozpierdol, że. To się cały czas dzieje. Więc oczywiście nikt by nie powiedział, że będzie nam przykro, jak będzie ich kurwa 1500 czy 15 tysięcy, ale wiemy, jaka jest jakby sytuacja i myślę, że należy doceniać, że cały czas ci ludzie są, że to dalej nie jest 15, tylko 150. To wiadomo, to kurwa, to są liczby, które większością raperów w Polsce to mi powiedzą: Okej, okay, z czego się cieszy w ogóle? Ale no, tak to wygląda. I to cały czas jest w stanie, wiesz, wygenerować jakieś pieniądze raz na jakiś czas. Wydaje mi się, że mówię, nie, nie ma co myśleć tam, kurwa, o Jezus, Maria, co się dzieje z hip-hopem i co my z, z tym zrobimy, no nie? Bo yy, im więcej myślałem, mam wrażenie, w swoim życiu i ogólnie nad tej, swoimi ruchami, tym zazwyczaj gorzej kończyłem, bo kurwa to były złe rozkminy, nie? więc. Yy... Znaczy, z, może nie usprawiedliwiając Cię, ale ja na przykład. Rozumiałem twoje podejście w takie w, w którym kiedy walczyłeś z pewnymi rzeczami tak Taki, wiesz, wiesz, to było szczere i ja no. tak to czułem. I oczywiście, że możemy sobie powiedzieć, że ja po prostu jestem stary. I ogólnie trochę wychodzę z takiego założenia, że jak jest na przykład rzecz, która nie jest z mojej bajki, to w pierwszej kolejności wolę się skupić na tym, co mi się w tym podoba, ewentualnie, jeżeli taki coś jest, e, niż mówić o Jezus Maria, nie podoba mi się to, mhm. to i to. Wiesz, też wydaje mi się, że u mnie akurat w moim przypadku to kilka. E, no, może nie lat, no, ale kurwa, taki rok różnych terapii też miał na to wpływ, że ja dopiero zauważyłem, z czego pewne rzeczy wynikały, i to nie tylko w moim życiu, ale też w muzyce. I jestem zdania aktualnie, że naprawdę masa y, tej złości, jakiejś, którą ja w sobie miałem względem obcych mi ludzi tak naprawdę, tylko i wyłącznie dlatego, że ich muzyka jest moim zdaniem e, słabsza czy kurwa inna, mhm. wynikało z mojej zazdrości, okay. że ja byłem zdenerwowany, że uważam, że jestem dojebanym raperem i że zasługuję na więcej, e, tylko zamiast skupić się na tym, żeby kurwa zrobić coś i wiesz, e, żeby to więcej faktycznie się wydarzyło, to ja po prostu obwiniałem innych ludzi. Mhm. Że oczywiście możemy sobie pierdolić, że nie każdy raper jest w miejscu, na które zasługuje. I to zawsze tak będzie, no nie? Ale u mnie, ja dzisiaj już jako stary chłop, kurwa, wydaje mi się, że naprawdę masa w tym było zazdrości. Eee, ale no mówię, no co mam powiedzieć? No jakby tak było i wtedy to było szczere, nie było to przekłamane, tylko cieszę się, do, że doszedłem do pewnych wniosków i to zauważyłem. I dzisiaj potrafię na to spojrzeć, że wiesz, no było jak było, no kurwa. To lżej ci się porusza generalnie po tym poletku hip-hopowym, z, z taką świadomością? Na pewno. No bo wiesz, mówię. Nie wyobrażam sobie, żeby wiesz, kto, kto, znaleźć się w jakiejś konfiguracji raperów, w której bym się po prostu nie wbił na bit. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że. Wyłączyłem w ogóle jakieś granice. Oczywiście, że dalej to będę robił po swojemu i nie będę robił tego w jakiś ich wie. ale już nie patrzę tak trochę z góry, że kurwa ja hip-hop wy nie, bo wy nie wiecie tego. Ci ludzie też zapominamy o tym, że bo też kiedyś byłem taki, że na przykład tam pierdoliłem. Jak ty nie znasz y, Helta z Kelta, to ty weź wypierdalaj, no nie? Jak oni mnie spytają o większość raperów, którzy są aktualnie na scenie w Stanach Hot, to ja kurwa też za dużo nie wiem, generalnie, więc może ja muszę wypierdalać. E, tak więc. Mm... No, trochę... Mówię, dużo stary, jak sobie patrzę, to dużo w tym moim pierdole Oczywiście jest cała rzesza ludzi, którzy to uwielbiali, tego słuchać, bo generalnie ludzie lubią kurwa e słuchać, że a to jest chujowe, oni nie są hip-hopem, my jesteśmy hip-hopem. To jest w ogóle, wydaje mi się, że to jest najśmieszniejsza część hip-hopu, jak sobie teraz na to popatrzę, że wiesz, y y ludzie kłócący się, co nim jest, co nie jest, gdzie każdy stary, to, jest, to się nie kończy, że przyjdzie chłop i powie tak. To nie jest, ale ostry to jest. I przyjdzie Ech. drugi, pytak. ostry? Ci pójbało. <try> tak, ostry tak, to tak, nie, ale oczywiście. ten to jest. Nie, tam mała chrufus. I przyjdzie piąty i powie: Mała Krówuzd, Pierdolnie. I tak w kółko, stary, możemy tak pierdolić nie wiadomo ile, nie? Każdy sobie będzie miał swój hip-hop. Prawdziwy hip-hop to tam. jest zawsze twoja wewnętrzna sprawa, no tak, nie? I nie ma ocenianie tak prawdziwego. czyjegoś prawdziwego hip-hopu tak. jest bezsensowne, nie? Przypomina mi się taka scena nawet, pokażesz taki film, Clockers. Tak, no pewnie. No to tam siedzia, siedziały chłopy na ławkach i się ten, i się kłócili o tam klan właśnie. Czy tak. co. No. no faktycznie, te, te dyskusje o prawdziwym hip-hopie, kurde, są od 3-4 dekad przynajmniej, myślę, na całym świecie. Więc fak, faktycznie, no, wszystko, wszystko się sprowadza do tego, do, do tej twojej subiektywnej opinii i tego, jak ty to, tą Zresztą muzykę wiesz, odbierasz. Mm, no. Ja nie wiem, czy to jest chyba nie tylko nasza jakaś taka y, y, naleciałość, ale to przywiązanie do prawdziwości czyjejś, której nie jesteś w stanie w żaden sposób zweryfikować. I y, ja na przykład wiele lat kurwa ludzie mi mówili, że ja jestem prawdziwy, jestem szczery, i mówię, Chuja wy o mnie wiecie! W sensie ludzie, którzy. Żyją w, gdzieś tam w, w moim biomie i dookoła mnie, to oni są w stanie to powiedzieć. Mhm. Czy wy jesteście w stanie powiedzieć, że jestem prawdziwy, szczery, czy nie wiem, że y, potrafię powiedzieć, co przeszedłem w życiu? Wy nie wiecie, co ja przeszedłem. Wy wiecie to, co ja wam powiedziałem, że przeszedłem. I y, takie wiesz, mówienie, że kurwa, ale Ty już nie jesteś prawdziwy. Bo co? Bo dalej jakby zrobiłem krok, który wynika z, z tego, yy, jak aktualnie podchodzę do świata i do muzy? To co, to, 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 to nie jest prawdziwe, bo kurwa wykonałem ruch, który na szachownicy twoim zdaniem nie powinien mieć miejsca? Mhm. Moim zdaniem dalej idę w zgodzie z sobą, więc dalej to zachowuję. I wiesz, ludzie cały czas myślą, że jeżeli, oni, jeżeli raper im powie rzecz A, to on tak robi, Mhm. I nie ma chuja. I oni wierzą, że jeżeli powiedział, że mówi dzień dobry, to mówi dzień dobry. Jak kurwa niesie z babie yy, siatki, no to niesie siatki. I broń Boże, dojdźmy do momentu, w którym oni przyłapią go, że tego dzień dobry nie mówi, że siatek nie nosi. Bo wtedy nagle się okazuje, że o kurwa, to on mnie okłamywał. Mhm. Przywiązanie stary do tego, że skoro coś powiedziałeś, to tak musi być. Jak ja sobie pomyślę, o płytach, którym ja się rałem w rapie amerykańskim. Chłopy lecieli w kosmos, kurwa, a nie lecieli. <grysty> Więc. No nie wiem, to jest też w ogóle ciekawa opcja. Znaczy te, 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 zgadzam się w 100% procentach i wydaje mi się, że takim jednym z większych problemów. E, Rapu od zawsze, właśnie jest ten słuchacz. I, i to jak bardzo to jest... słuchacze polaryzują. I teraz niestety, niestety, bo oczywiście fajnie, że każdy może się wypowiedzieć, ale niestety w tym momencie każdy, każdy jest profesorem rapu po swojemu. No i bardzo często to nawet twój własny słuchacz zamyka cię do szufladki, i stajesz się trochę za zakładnikiem takich, wiesz, młodzieńczych postulatów. Jak nawinąłeś coś 5 lat temu, to znaczy, tak, tak. ma dalej być. Nie? A jak właśnie. Z... Zrobisz taki krok, że jemu się Tylko już nie no zgadza. Mówię, to jest chyba rzecz, którą nawet tutaj mówiłem, że to słuchacz tworzy artystę i go burzy. Yy, to zawsze tak było. My zawsze byliśmy, kurwa, w jakiejś szufladzie. Mniej mhm. bądź bardziej, ale to zawsze, no, kurwa, słuchacz na koniec dnia ma to kupić bądź słuchać tego, nie? Więc my. To oczywiście, nie zawsze spełniamy tak? zachcianki, kurwa, mhm. i że jak ty mi napiszesz, nagraj z X, to ja z nim nagrywam, ale często pewnie podświadomie nawet to robimy, nie? Wiesz, ja doszedłem do punktu, to jest w ogóle dla mnie kuriozalne, stary, że mm, gdzieś tam rozmawiałem odnośnie mojej następnej płyty i dostałem sugestię pod tytułem, że wiesz, jakby ty musisz robić to co zawsze robiłeś, kurwa, musisz pierdolić to nowe i jakby musisz lecieć klasycznie. I ja mówię, czyli co? Czyli dochodzimy do takiego w ogóle kuriozalnego plot twistu, że ludzie myślą, że ja się sprzedałem robiąc z artystami z nowej szkoły. A ja, żeby się faktycznie, realnie sprzedać, muszę robić starą. I udawać, że nie lubię tej nowej. To jest przecież pojebane. Kto takie rady, kto takie sugestie? Jakby to nie jest w ogóle istotne, tylko że wiesz, dochodzimy do takiego momentu, że faktycznie no. ja muszę takie rzeczy rozważać, nie? że kurwa, no faktycznie, mój słuchacz żeby był ukontentowany, to musi otrzymać pewne treści. Ja mhm. pewnych rzeczy już nie mogę mu powiedzieć, bo oczywiście to wszystko, co ja będę robił, zawsze będzie bliższe klasyce, bo kurwa taki muzyk słucham, mhm. nie? I ja już nie będę teraz drastycznie zmieniał jakiegoś sposobu swojego rapowania. Tak się nauczyłem pisać, rapować, tak zawsze będzie. Mhm. Bity zawsze też będą, kurwa, z podobnego gara wybierane. Yy, ale nie wiem, gdzie szedłem, gdzieś kurwa znaczy, zabudziłem? To, <gry> I tro, trochę się, trochę jak o tym myślę, o tym co mówisz, to faktycznie ma, mam wrażenie, że te nasze roczniki wychowały się na rapie, który, który był na wikom o tym, że no, jest chujowo, jest struggle i nie wiem, chyba to do nas wszystkich przemawiało. Znaczy w ogóle artysta jest najbardziej autentyczny, kiedy Ale jest. Ale czy nie jest tak, że jarałeś się, że kurwa N-Wordy z, z oceanu mieli zajebiste ciuchy, kurwa, drogie buty, fajny samochód i wielką dupę na kolanach, kurwa. Jakby... No a w Polsce to myśleliśmy, że chłopie rają kiepa, kurwa, na ping-pongu jakby i że jest git, no nie? P przybi broka, no nie? Więc to jest w ogóle pojebane, że wiesz, tam? Nie, no patrz, kurwa, jakie łańcuchy, jaka dupa, nie? Czym on jedzie, co on ma na nogach, kurwa, a u nas? Pa, kurwa, piło za 2,50 jakoś żyje. Tak się utarło, tak się Więc... utarło, że... Ale, ale to właśnie jest polski, polski hip-hop, który, który powstał na, na, na kanwie nie wiem czego, tak naprawdę, ale, ale faktycznie... Realiów pos, pewnie postrzeganie... trochę. No realia na pewno, ale w ogóle postrzeganie... Tylko, że widzisz, był trochę trudniejszy dostęp do prasy branżowej, nazwijmy to muzycznej, ale były teledyski. Oni to, ale w, mimo wszystko, wiesz, każdy z nas się na tym wychował, a, a później było jebanie tego, że, że pieniędzy w rapie nie, że nie, no, że. Wiesz, łańcuchy ten nie. był duży i moim zdaniem, na przykład, słuchacz młody, też inaczej podchodzi do e, fleksowania się tymi rzeczami wszystkimi. On raczej patrzy na to, że wiesz, to jest motywujące, że kurwa Chcesz to gonimy mieć. za tym, tak, dokładnie. I dla ludzi. Mojej daty, to jest stary jakieś obrażanie hip-hopu, że przecież w Polsce tak nie było. Tylko że z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że w Polsce słuchałeś rapu, w którym oczywiście tego nie było, ale w Stanach słuchałeś takiego, w którym to było. Mhm. I akceptowałeś to i lubiłeś to. Znaczy, moim zdaniem... Dlaczego, kiedy po latach to udało się osiągnąć w naszym kraju, to my będziemy mówić, nie, no, nie, no, przecież kurwa. Mi się, mi się wydaje, że tam były klapki. Bardzo często były klapki i to było na zasadzie, OK, jakby kupowałeś ten obraz ale nie rozkładałeś na czynniki pierwsze, ej, dlaczego on ma biżuterię, dlaczego on ma samochód, dlatego... Negowałeś to w swoich tekstach, jakby kultura hip-hopowa w Polsce była nastawiona na jebanie tego całego zjawiska, e, e, wiesz, powszechnego materializmu, a w, no jakby umówmy się, w hip-hopie, w kulturze hip-hopowej to była główna motywacja właśnie. Hajs, kurwa. Chciałeś dobrze wyglądać, mieć dobre dupy, mieć dobry samochód, mieć w chuj pieniędzy. I tutaj... Ja mam wrażenie, że wiesz, wiesz, dochodziłem też do tego jakiś czas. Wydaje mi się, że to była przepotworna bariera językowa w Polsce, której nikt nie był w stanie e, przebić. I coś tam wyłapywałeś. Hmm. Kill, shot, dead, <laughs> hood i tak dalej. Ale, ale nie, nie wiesz, jakby nie wiedziałeś do końca, o czym oni nawijają. I po prostu fajnie bujało, ale nie ja nie rozkminiałem tekstów. Na początku oczywiście, mm -hmm. jak się zjawiłem tą muzyką, to dla mnie to wszystko nie, no, było fascynujące. Tak, tak, tak nie. Pierwszy, taki poważniejszy numer, I Got Five On it, no to kurwa, w tym klipie chłopy siedzą na willi, dupeczki w bikini, oni grają w billard i nie wiedziałem, że jest kurwa o 5 gramach jarania na przykład numer, nie? Po prostu bujało. A, a później w Polsce do doskonale wiemy, kto jebał cały rap za, za to, że, że, że to idzie w stronę pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No ciekawe. Ale to też pewnie trochę wynikało z tego, że u nas zawsze w ogóle rozmowa o pieniądzach była bardzo ciężka. Że w Polsce? Tak, no przecież, wiesz, to jest rzecz, o której się nie mówiło przez naprawdę, kurwa, latami. Że to było po cichaczu, żeby, kurwa, sąsiad nie usłyszał, kurwa, kto ile ma. Jakby, w ogóle ludzie, mam wrażenie, że jak coś osiągali, to się tym nie chwalili nigdy. Tylko, mhm. broń Boże, ja nikomu nie powiem, tak. bo mnie jeszcze, kurwa, zabiorą tak, albo tak, mnie tak, obgadają, tak, wiesz. Tak, 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 tak. Więc chyba też doszliśmy do jakiegoś etapu, w którym jeżeli zdejmujesz, kurwa, dwie dychy, to mówisz ja zdejmuję dwie dychy, kurwa, chuj ci w dupę. <laughs> jakby to jest totalnie normalne I, i młody człowiek powie zajebiście, też tak chcę, kurwa. Idę, zrobię coś, żeby tam być. Mm -hmm. Na tej zasadzie, nie? A nie, że o Jezu, ale on się chwali, a czemu mi on to mówi? a ja nie chcę wiedzieć, nie? No hip-hop był koki od zawsze. I... Ale wiesz co? Yy... Ciekawe, że wjechaliśmy na te tory, bo ja mam pewną teorię, którą z paroma osobami tutaj konfrontowałem. Ciekawy jestem, co powiesz na ten temat, bo mam teorię, która zakłada, że polski rap jest opóźniony w rozwoju. Jakkolwiek oh, to brzmi. Ty to zawsze chcesz poddymić. Jest, bo, bo, to jest, bo, to jest dobry, bo to jest dobry clickbait, ale ogólnie rzecz biorąc, jak sobie, jak, jak ja się nad tym zastanowiłem, to wytłumaczę Ci pokrótce moją teorię. W momencie, w którym rap rozwijał się w Europie, bo w Stanach wiadomo, że od razu szybciutko, ale mm. później rap wleciał do Europy i chyba taki najbardziej konkretny mm, rejon rozwoju, najszybszego w Europie, to była Francja. Te początki lat 90., mm. te su suprimenty i tak dalej, i tak dalej. I a zaraz, zaraz po, Francją, po Francji poleciały Niemcy. Niemcy i z tego, co ja pamiętam, tam dosyć szybko e, wytwórnie duże labele, Sony, Universal, no ta święta trójca, od razu włożyły pieniądze w, w artystów rapowych, bo zobaczyły pieniądz. Mm. W, w Stanach od razu, jakby to też jest, to też jest, e, to, to też jest jakieś przekłamanie, że w Stanach raperzy robili rap dla wiesz, bo przekaz i tak dalej, że oni mieli coś ważnego do powiedzenia, chuja mieli. Oglądnijcie ze ten. Nie serial. Wiem, że mieli. Nie, no coś tam mieli, ale chcieli za to wynagrodzenia normalne. Oglądnijcie sobie chociażby ten. Te, mówię do takich zabetonowanych y, hip hop headów. Oglądajcie sobie ten serial o Wutanklanie, który jest naprawdę fajny. Który jest nie super. widziałem tego? Nie widziałeś. Uważam, że jest, to jest chyba najlepszy biograficzny serial o prawiący o rapie i, i jakby obrazujący te, te, te dzieje, rozwoju okay. całej grupy. I jest tam bardzo dużo pokazanych etapów, zanim oni byli słabi. Tak, tak, tak się zaczyna pierwszy sezon ogólnie, zanim dojdzie do sezonu. sezony? Słaby, Dwa sezony są, tak. Okay. Pierwszy sezon jest przed wyda do wydania Enter DW mm. Drugi sezon jest już, jak się zarobili w chuj i im popierdoliło pod czopką wszystko. Okay. Ale ten pierwszy sezon właśnie pokazuje, jak Griza zapierdalał na... na Targi, wiesz, muzyczne, gdzie można było demówkę komuś dać, bo oni chcieli po prostu pitos za to. Mm. Mieli dość szczelania i, i rzucania tematu i chcieli zarabiać pieniądze na muzyce, bo mieli zajawę. Więc tam każdy od razu chciał zarabiać pieniądze i oczywiście wytwórnie wjechały od razu. Randy MC, przecież, LL Cool J, bla, bla, bla. No można całą listę wymieniać, tam od razu była inwestycja i uważam, że majersy dźwignęły rap na świecie do takiej rangi, że to po prostu zostało zauważone. W, 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 w popkulturze. W Polsce tego nie było. W Polsce była ignorancja i nie jest to do końca, uważam, wina majorsów, bo umówmy się bez obrazy, do, dla molesty chociażby, ale jakby ten poziom wtedy był żenujący. Jak popatrzyłeś na tych chłopaków, e, no to jakby nie mogłeś sobie mm, zwizualizować przyszłości w tym. Nawet jest w tym dokumencie o moleście taki motyw, e, gdzie oni opowiadają o tym, jak byli chyba w pomatonie na spotkaniu. I tam kurwa po prostu nie było żadnej nici porozumienia z tym człowiekiem, który siedział w garniturze mm. i on nie wiedział o czym ma z nimi rozmawiać, bo przyszły łyse chłopaki w dresach i posługiwali się językiem kurwa, wiesz, yy, kosmitów i on nie wiedział co z tym fantem zrobić. Więc z jednej strony majorscy nie wiedziały jak się z tym obsługiwać, ale poziom polskiego rapu wtedy też nie był jakiś zajebisty, yy, yy, żeby to windować chociażby do radia i tak naprawdę uważam, że Leroy zrobił to po amerykańsku, bo on się opierał stricte na tych amerykańskich wzorcach. Zrobił wszystko po amerykańsku i w niego wpompowali wsiano. I zobacz, jak kariera, kariera Leroya jebnęła szybko. Je, jednego z pierwszych, który tak komercyjnie mocno wypłynął. Później to się bardzo długo nie wydarzyło. Nawet paktofonika czy tam kaliber. No, liczby, które on osiągnął, to pewnie się nigdy już nie wydarzyło. Nie wydarzyło się też w Typu, tak, nie wiem, jakieś tak, pół miliona. Pół miliona, no. No wiadomo, że też były inne czasy, i Oczywiście, wiadomo, no. że trzeba było kupić. Chociaż przypuszczam, że drugie pół miliona o, było tak, kupione tak, tak. na, na bazarze. bazarze. Aczkolwiek, no ja mam taką właśnie teorię, że gdyby. W... A chuj, W Leroya wsadzili pieniądze, wsadziliby też w 10 innych, i przypuszczam, że mogliby zacząć pchać rap do radia, mogliby zacząć pchać rap do, do telewizji. To szło bardzo wolno i uważam, że 20 lat za późno, dlatego. To, co jest teraz, w Stanach było 20-30 lat temu. Takim mam wrażenie, że u nas, znaczy, no wiadomo, że u nas to trwa już trochę lat. Mhm. Ta hossa. A, więc, więc ogólnie, no tak, taka jest moja teoria, że jesteśmy opóźnieni w rozwoju. Tylko trochę że... przez to, że nie było pieniędzy w polskim rapie. O, no bo nie, jest? chodzi o to, że jesteśmy opóźnieni w rozwoju, po prostu brzmi, jakbyśmy my jako ludzie byli opóźnieni. Dlatego to jest clickbait. A no to rozumiem. No bo. Oczywiście. nie wsadzono w dobrym, w, w takim momencie, w którym należało wsadzić kupę siana w polski rap, żeby go promować, żeby ludzie go też, jakby społeczeństwo go zrozumiało, nikt nie wyłożył na to siana. Była Kaja, była, było ich troje, były, były inne takie wiesz, rapowo-rokowe. Tylko ja ekipy. myślę, że to też ma plusy, w sensie w przypadku molest, jakichś takich historii. To uh -huh. trochę ciężko bym sobie wyobrazić, że nagle pojawiłyby tam się pieniądze i nie ja wiem. myślę, że rap by, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, myślę, że rap by się nie zmienił, liryka by się nie zmieniła, ale nawet status w... by się zmienił i może podejście w ogóle do robienia muzyki by się sprofesjonalizowało dużo szybciej. Bo wiesz, to były chłopy wyciągnięte kurwa z bloku i teraz wiesz, jakby to miało jakoś być ładnie opakowane, no. To z kolei by trochę ich wykleiło. Z... Właśnie nie wiem, czy ładnie opakowane. No bo tak jak mówię, później wiesz, jakby stopniowo zaczęły się pojawiać lepsze klipy. Pamiętasz grupę 13? Darek Szermanowicz. Tak? Darek Szermanowicz na przykład. I, I moim zdaniem to były zalążki Ameryki w polskim rapie, takie wizualne na przykład. Wiesz, pisma branżowe, te reklamy, masa, które były już. Kurwa, te takie relacje, w sensie te takie zdjęciowe, reklamowe. W no. no, 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 wilku no. miał taką sesję z babami, no. prosto, pod pościelą, prosto, z gołymi dupami. Mówię, kurwa, z dojebania. <laughs> no, ale to się zaczęło stosunkowo późno i właśnie mam wrażenie, że. No, trochę jak w smole się ten hip-hop u nas rozwijał, że można było szybciej, gdyby ktoś w to. Ktoś, właściwa osoba, na właściwym miejscu, we właściwym czasie powiedziałaby: Dobra, dajmy kredyt zaufania, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Przecież było dużo ekip, które tak naprawdę osiągnęły sukces. Są ikonami w polskim rapie. Mówię między innymi o Moleście, ale wydaje mi się, że gdyby to sianko było wcześniej dobrze zainwestowane i obrócone, może byłoby lepiej, może byłoby szybciej. Bez, bez jakby, wiesz, ingerencji w treść. Takie mam wrażenie. Pewnie masz rację, no ale mówię, wydaje mi się, że to wszystko ma plusy i minusy, i dzięki temu też. Yy... Ludzie, myślę, że się bardziej z nimi, kurwa, jakoś zżyli i utożsamiali, bo to było dalej takie przyziemne, bardzo. No? Ale no mówię, no niewykluczone, że gdyby tam się pojawiły pieniądze i ktoś to zrobił porządnie, to dalej by tak było. No. Tylko, że byłoby to już szerzej i wyżej. Nigdy się tego nie dowiemy. <laughs> no Ty musiałeś czekać na 2020 na przykład. Że, żeby... to dalej nie jest ten level ja jeszcze czekam ciągle czekam znaczy ja uważam ja uważam że twoja że twoja wytwórnia macierzysta jest jakby wiodącą jeżeli chodzi o ogarnianie rzeczy jakby jest to na takim poziomie że teraz chyba nie, nie wiem czy myślę, w że nie ma biznesie nie kto ma to handlować no tak, tak tak mi się wydaje i no jest to też ciekawe w erze jakby upadania labeli rapowych nazwijmy to bo to były takie takie twory, twory domorosłe, no to 2020 dalej jakby trzyma się dobrze chyba i to się nic nie dzieje. W sensie podział uwagi na przykład, a jak to jest może też ciekawe pytanie, czy ty kiedyś odczułeś, że jesteś a, gdzieś tam, wiesz, siódmy w kolejce za tako, za problemem, za o kim, za, za o co, że jesteś, wiesz artystą, który mniej sprzedaje, więc jakby mniej jest sfokusowane uwagi na tobie, jeżeli chodzi o biznes. Ty, no to, to na pewno nie, ale to też wiesz... Ja mam taki humble, jakiś względnie rozsądny. Ja z, też znam swoje miejsce w szeregu i wydaje mi się, że nigdy bym też się na świecznik specjalnie tam nie pchał, kurwa, że teraz patrzcie na mnie i zróbcie to, co ja wam mówię, bo wiem, gdzie ja jestem i wiem, kto jest kim. Ale też raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby takie coś miało miejsce, stary, że ktoś nie wiem, jakoś traktuje inaczej, bo moja liczba jest niższa niż czyjaś, więc. Mhm. To nie miało. Br wręcz w drugą stronę powiedział, że momentami jest tak, że aż mi jest głupio, kurwa, że na przykład nie wiem, kwiałek ciągnie tych, bo oni jutro mają, nie wiem, ten tauron dzisiaj <laughs> i te dzieciaki co tam kurwa stawiają tą scenę od trzech dni, to wczoraj siedzą z nami w tej alchemii, mówię, weźcie do domu, kurwa, nie musi tutaj być, no nie? Więc myślę, że w drugą stronę że właśnie czasami to zainteresowanie jest za duże i mogliby sobie odpocząć, więc nie, 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 to nie. Okej, okay. okej. Okay. Wiesz co, chciałem, chciałem przejść do, do takiego tematu, który myślę, że właśnie z tobą mógłbym poruszyć, bo, bo trochę zahaczało te nasze czasy powiedzmy te, tą, tą golden erę. Nie wiem, czy zetknąłeś się ostatnio z takim rankingiem, który został ogłoszony w styczniu tego roku w radio Rock the Bells, i to była lista 50 najlepszych hip-hopowych bitów. Yy, yy, przeleciało ci to gdzieś przez, takiego, przez oczy? Było chyba też takie ale no. To nie wiem, czy nie u was to po prostu widzia, Możliwe, że wrzucałeś. gdzieś tam. A pamiętasz, kto był yy, na pierwszym miejscu? Jakieś gówno. W sensie, tak? w sensie gówno. W sensie tak zapamiętałeś? A nie był to. <laughs> czy to jest ten moment, kiedy dołączamy do rozmowy yy, DJ-a Chwiała? Bo. Czy znaczy, powiedz, co było? Bo ja nie, nie wiem teraz. Yy, Szufan, part Tu. No, nie gówno, ale nie no, wiem, czy bym to, to akurat. Był, to tam jest ogłoszony. Przypuszczam, że jakieś hip hopowe głowy się nad tym skręcały i doszli do wniosku, że to jest najlepszy hip hopowy beat ever. W Myślę, historii. że jest masa lepszy. Tak. Dlatego chciałbym, nie ukrywam, że, że, że specjalnie skopiowałem tą listę, żebyśmy sobie tak trochę to przelecieli, ale nawet na takiej zasadzie, że chciałbym zweryfikować, czy my. Ja odpalam DJ-a chwiała na mikrofonie. chwila na mikrofonie. Bo y, jeżeli, jeżeli będziesz miał ochotę uczestniczyć w zabawie, to zapraszam. Czy jak on zacznie mówić, to my możemy zniknąć, bo no wejść właśnie no Właśnie nie chciałem, żeby... Nie chciałem, żeby mówił. O, powiedz coś jeszcze. No właśnie mam wrażenie, że nie działa twój mikrofon. O, no, coś tam na Twoim wykresie jest, ale nie wiem, czemu nie ma za dużo. No ale Może... miejmy... czekaj. No. jest głośniej, no jest trochę głośniej. No. no, jest troszkę głośniej. Ja przypuszczam, że Cię pogłośnimy. Natomiast słuchajcie, jest lista i w związku z tym, że jesteśmy wszyscy starzy i wszyscy znamy te bity, to powinniśmy wiedzieć, jak one brzmią. Chciałbym zaproponować taką zabawę. Będziemy je nucić? Tak. O, kurde. Może nie wszystkie, ale dobra. Ja super szybko chcę przelecieć tą listę i na przykład jestem ciekawy, czy powiedzieć, wow, ten bit jest rozkurwiający i, i super, tak powinien być na tej liście. Mm. E, albo wyżej, albo niżej na przykład. 50 jest Darok Wilder. Z Method Manem i Redmanem. Tak robicie bity? <laughs> no i co mam teraz powiedzieć? No, na przykład. Y... Nie, no, rozpierdol. Kurwa. Rozpierdol. Nie, rozpierdol. rozpierdol. Hip hop y, od Dead Press. Pamiętacie na takim niskim basie? To nawet ciężko to kurwa odwzorować. No dobra, no. no ale tam eee. był taki. Tak. No do mi to uważam. Okay, później... A na którym jest miejscu? 49. A bo my lecimy kurwa całe 5 d No, ja nie, tam wszystko ale to, tylko, to jest taka prowokacja, żebyśmy na przykład doszli do One Love by Houdini. Czy my to znamy? Słyszałem to może trzy razy w życiu dawno temu i to pewnie jest stopa werbel bass. No Houdini i nie minę. Więcej. No, Houdini... No. A jak, ci, jak się podoba nowy Eminem? Powiem szczerze, nie rozumiem takiego hejtu, kurwa. W okay. sensie, inaczej. I, jeżeli ja byłbym fanem Eminema, to dostałem to, co chciałem dostać od do Eminema, kurwa. Mm -hmm. W tej samej formie. Nie wiem, mam wrażenie, że ludzie zapomnieli, jak to było 20 lat temu, jak on napierdalał tamte numery. no bo tak samo przypałowe i no to było, czasami, kurwa, tak. cię trochę skręcało. To jest w jego stylu. Ale no. to jest totalnie Eminemowe, nie? Bo okay. widziałem takie rolki, że tam ludzie mówią nie, no najsłabszy numer Eminema od dawna. Mówię... Ty, to chyba, kurwa, musisz wszystko wywalić no ze świetnika, jest, to bo jest to jest totalny taki sam, To jest taki sam numer, jak robił faktycznie 20 lat temu i tyle, że to jest chyba kwestia tego, bo są po prostu ludzie, którzy go kochają, którzy go nienawidzą. Nie, nie znam kogoś, to jest mit na zasadzie takiej pośrodku. To prawda, no. no? Ja niespecjalnie jestem entuzjastą Eminema chociaż nie ukrywam, że pierwszy ten album, który wyszedł... Ja nie lubię go, bo nie lubię jego bitów. To są okay. jakieś, kurwa, cyrkowe bity. Takie i... cyr... O, to jest dobre określenie, tak. Myślę, że jak... Są numery, jest przecież taki dojebany numer Eminema, taki który ma 30 lat ja go mam na Spotify gdzieś z, z jakieś... tej płyty tam co w bagażniku laska leży? To jest ten Nie, to Steam jest w... LP? jeszcze wcześniej stary, to, to jest jakiś w ogóle taki puszczo, później ci puszczę, dojebany mhm. numer okay. Nabicie, kurwa no premier w chuj nabicie, nieważne okay. Okay. No dobra, yy, chciałbym na przykład yy, Wow, pamiętacie? Wow yy, od Black Roba Taki na skrzypcach. Pamiętam, super beat. Super beat, super No, beat. też tak, no, ja też nie tak uważam, nie? Ok. Zanudź. No. <grym> Kurwa. Nie pamiętam, jakich zanucić. Z No taki taki wiolon, wiolonczelowy. No ale to ale to jest, to, to jest super dobry beat. Mamy na przykład yy, Simon Says. Pamiętacie to? Oh, no. eee, mamy, mamy, mamy też Insane in the Brain, na przykład. 39 miejsce Cypress Hill, które też sentymentalne, ale z drugiej strony, czy to jest wybitny bit? Ja tej listy jakoś nie analizowałem. Widziałem tylko kto tam wygrał, czy jakieś było top 3. No, chciałbym... ale czy ta lista na pewno jest listą najlepszych bitów, czy najfajniejszych kawałków? Bo no ja właśnie tak, Dito Insane in the Brain? No, 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 Ale ja tam miałem dokładnie takie dzieje. samo zderzenie z tą listą, że zobaczyłem i pomyślałem sobie, że chyba za starzy ludzie to robili z jednej oh. strony i z drugiej strony tak bardzo mocno sentymentalnie, że... I też ta lista jest taka, że nie wiem, kończymy w jakimś 2003... Jakieś topka jest, instrumentali na WBW ta, to jest, ta, ta, kurwa. Ta, tak, <głos> tak. <noise> ta szukła zleci, rundę. Tam nie ma nic po 2015, tak plus minus. Tak, tak, tak rozkminiałem to. No mamy Puszyt na przykład, Salt and Pepa które jest 8, nie wiem, no, no może nie, początki 90. No to, dziewięćdziesiąty... no to... No. No. to jest na przykład, no i Jump Round. A co są, sądzimy o Jump Round na 28 miejscu? No tak słuchajcie, jako numer? Jako numer na pewno jest to jakiś, no, czyli. Ale to w ogóle to musiałbyś to nazwać, nie wiem, najbardziej wpływowe, jakieś rapowe numery dla no może kultury. Tak, no, bo beat? Kurde, no. No beat, beat jump round? No, no, dokładnie, <laughs> dokładnie. No tak, no. O, czym, o czym my rozmawiamy? No jest trochę bigich. Jest, ale ja na przykład... Co jest premiera? No jest tutaj coś gangstara. d y się to mówi. Dwyk, ja mówię, literuję po angielsku. d To też, jeżeli chodzi o, ja jako turbo fan premiera, to uważam, że jako numer oczywiście, że tak, bo to był jedyny radiowy hit zespołu Gangstar. Taki, że hit, hit. Ale no bit to tam się nie napracowali chłopaki. No, okej. Okay. Na 21. jest IGAD 5, Luniza, który ja przez wiele lat uważałem za jeden z najlepszych bitów Ever, jeżeli chodzi o bity. I bo uważam, że to ma takie jebnięcie za każdym razem i no, patrzcie jest... A dobra, bo, kurwa, bo starałem się przypomnieć jak idzie bit, bo tak bardzo pamiętam po prostu linię refrenu, że zapomniałem jak bity idzie, ale dobra. No jest, jest, jest naprawdę na takim dobrym samplu. I ten chłopiec podobno milionerem, ten, ten który śpiewał I Got Five, on jest taką jest takim cichym bohaterem tego numeru, no bo w zasadzie na tym jest ten ten refren. No. Ehm, ma, na osiemnastym jest The Message, Grandmaster Flash i The Furious Five. Nie, no to w ogóle. No właśnie, że na pierwszym. Dlatego jest to trochę wykolejone. Mamy pierwszą dziesiątkę, która jest ciekawa i myślę, że warto tutaj się może zahaczyć na tym. Mamy Nothing But g doktora Dre. No ten bit jest kurwa zajebany cały. Jakby mnie najbardziej serce złamało, jak to odkryłeś? Jak odkryłem w ogóle kanał, na którym Chłop rozkłada, zanim TikToki powstały, kanał na YouTube, na którym Chłop wypierdala wszystkie sample czarne na białym, jakie, jakie istnieją w rapie od lat. I kurwa się okazuje, że te wszystkie kawałki po prostu kiedyś ktoś już zagrał. I nie ma w tym nic odkrywczego. Po prostu ktoś super, jakby użył sampla, ale ja zawsze żyłem w przekonaniu, że to kurwa ktoś zagrał, że ktoś wymyślił tą, tą, tą melodię. A tu wszystko jest zajebane. Wszystko po prostu, nawet kurwa tego, Budkę suflera 50 Cent samplował jakiś czas temu, widzieliście to? Ty, no, w ogóle to jest. No. To jest w ogóle też ciekawe, bo to nie 50 samplował, tylko kurwa, A, wcześniej to było na y, Sean Price'ie. Tak. I to jest bit Sean Price'a, który poszedł, bit alchemista na Sean Price'a, który później pojawił się na mixtapie 50'ego. I wydaje mi się, że ogólnie doszło do sytuacji, w której Sean Price zapłacił, ale kurwa 50 zapłacił z mixtapeu, okay, więc. Okej, okay, okej. Okay. Nie no, Alchemist kilka razy ma butkę suflera gdzieś tam. Cztery razy na lekko. Rough Riders Anthem, który jest fajnym bitem, wiadomo. Antyap jest fajnym bitem, uważam. Rozpierdol beat. Na miejscu numer 8. No, ale mamy miejsce numer 7, Troy, Pete Rock i CL Smooth. Ja lubię, no. <laughs> Słuchajcie, jeżeli to no jest... Właśnie, oni... bit, no kurde, no nie jest to najlepszy bit Pitroka moim zdaniem, ale no wiele osób właśnie uważa, że jest, no jest. No jest to na pewno... Ty, wiele ludzi mówi, że silny jak nigdy to jest mój najlepszy numer, no, no i no tak, tak będziemy pewnie, na tym trochę to polega ta lista. Okay. To jest sentyment kurwa bardziej na ten level jakimś... w Stanach jest bardzo taki ikoniczny dla wielu ludzi. Jak sobie śledzisz te media, no to oni mówią, że Troy to są. To jest najlepszy kawałek w historii hip-hopu nawet. Okay. Słyszałem takie hasko, Na no. pewno nie tak dobry jak miejsce numer 6 Planet Rock Afrika Bambata. Dobra, no, no, no <laughs> comment. No, to, no, no a, właśnie. To, to, to ci w z staliśmy. Dobra, a e, NY State of Mind, y, NASA? New York State of Mind? Mhm. Fajne Świetny Wit premier. Flavour in your in your air, fajny e, beat była... <laughs> no Craig, Mac. Craig Mac'a. no okay. to chyba też Craig Mac produkował, a może... Tak mi się też wydaje, no, że to było coś takiego. I top 3 mamy, to jest dyskusyjne. Czy Electric Relaxation e, Tribe Cold Quest zasługuje na miejsce numer trzy, na przykład? No ja nigdy nie byłem fanem tego tribe trajbo, tribeowego. Nie świata. byłeś fanem tribeowych tych? Czyli się... nie lubi takich no. rozkmin do bujania głową, chciał napierdalać, grać w kosza. Okej. Okay. Tak. Yy, tak, właśnie było. Ale Czyli, nie, że... czyli bardziej skillow. I wish ten numer. No no też, też, za... nie. też nie, pamiętam, oczywiście znam. Yy, yy, zawsze inaczej lubiłem, ale nie, że byłem turbofanem i że jestem trajbowcem, nie, że lubię ten klimat i mm -hmm. że. Jakbyż... No nie, nie, absolutnie okay. nie. Yy, ale fajny kawałek. No też. Kurde, no to dla, dla mnie 90% tych rzeczy, które są na tej liście, to bardziej są kawałki, które po prostu na tyle kawałki stały się klasykami i zapadły w głowy ludzi, że uznali, że bity też są zajebiste. Też, mi się tak, te, też tak to odbieram, ale no, numer dwa Stildre, no to tu bym się zgodził. Tu bym się zgodził, no. Ja myślałem, że Stildre wygrał. Ja też myślałem, że Stildre wygrał, no. A ja ciągle nie wiem, co miałem w głowie, mówiąc, że jakieś gówno było na pierwszym. No dobra, Ale to no, było też coś, coś ten Szukłans jest naprawdę mocnym bitem. Słuchajcie, takim... Szukłans to myślę, że też jest trochę taka inna rzecz, bo kilka lat temu, jak wyszło, jak powiedziałeś o tym, że są filmy, i można w dzisiejszych czasach znaleźć filmy, w których ludzie rozkładają bity na części A, pierwsze. kurwa, i często, faktycznie. I często macie coś takiego, że to wszystko jest zajebane. To ja teraz odbiję piłeczkę. Często jest tak, że mówisz, ja pierdoleć, ludzie są kurwa geniuszami. I kilka lat temu wyszło, jak powstał bit kurwa do Szukłans i mm -hmm. co on zrobił. I, mm -hmm. I jakby ja z tego powodu, oczywiście nie uważam, że to jest kurwa. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy bit w historii, ale mm -hmm. jak już sobie mówimy i mam tą wiedzę, jak ten bit powstał i z czego on powstał, i jak jeszcze widzisz cały proces, jak to było robione, no to, to jest. Szczególnie naprawdę. w tamtych czasach. Tak. Że kiedy... paść na to, to bez sensu nawet. Zgadzam, zgadzam to za Więc, jak się, zgadzam przypadkiem. masz wyjebał. Tą wiedzę, to, to, to bardziej doceniasz ten bit. Mm -hmm. Plus, kurde, no, oglądasz ósmą milę, nie wiedziałeś, co tam leci w tym finale. Tak, i mówiłeś, tak, tak, Kurwa, tak. jaki wyjebany bit. Ja myślę, no. że to mocno podkręciło opinię. To ogólnie... jest magiczne. No, bo, nie, jest bo on się część on jest... spiczował w dół, a mm -hmm. później to odwrócił i spiczował w górę tak, jakoś. Tak, tak, tak. Ja chciałem bardzo polecić taki kanał na TikToku. Yy, Klova internetu. Giolini, Protbord chyba takie coś, no <laughs> Generalnie chłop gdzieś tam roz... Ale ja nie wiem, czy to jest akurat ten kanał, kurwa, bo był jeszcze jeden taki dojebany. Na pewno sobie to jesteście w stanie gdzieś znaleźć na TikToku, ale są, są na tyle jebnięci goście, że gdzieś znajdują te wszystkie sample i pokazują na, na, na timeline, jak to wszystko My nie jest. nie mamy położone. TikToka, ale są jak też nie? takie na. Co ty robisz no. w domu? YouTube mamy i tam z kolei chwiałas często wysyła jakichś takich ludzi. Ty masz chyba jeden kanał, taki kurwa, który taki rzuca. rzuca. jest taka platforma, tak. To zawsze daft Punk'i okay. wysyłasz? Przy tam się jakieś okay. pojebane tak, rzeczy no. dzieją. Dobra, to pytanie teraz jeszcze, żeby chwiałek z nami został chwilę. Myśleliście kiedyś, jaki jest najlepszy polski hip hopowy bit? Bo myślę, że każdy zawsze ma pierwszą myśl. I to jest coś, co zazwyczaj się gdzieś sprawdza. Później, jak się zaczyna drążyć, to się znajduje 20 innych, ale na przykład nie chcę sugerować, dlatego czekam bardziej na, 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 na tą pierwszą myśl. Czy ktoś ma? No to jest wiecie, jest totalnie, totalnie głupia odpowiedź. Każdy będzie głupia, bo co zaraz... Powiesz? Ale no mi coś z nu no jakiś jakieś nie wiem, w branży, jakieś refleksje, coś takiego. No. A ostatnio w mieście krzyk? Ukryty w Mieście Ukryty, który... tak. Tak, coś z coś coś tych albumów. Coś z tych, no okay. tych albumów. Czyli nowe rzeczy. Ukryty jako pierwszy w mieście, taki... No? Tak, tak, to myślę, dużo, tak. Dużo osób to gdzieś wskazywało w jakimś takim rankingu właśnie, że, że, to, no, że numer, okej. Okay. Ale ten beat jest też faktycznie jakiś magiczny. I to wydaje mi się, że po prostu jest kwestia tego, że, że zostały użyte też takie sample, które złapały gdzieś dobrze. Wszystko tam się zgadza w tym samplu. Bo też nie jest to zagrane. Jakby Nuno <trafik> szukał wszystkich, kurwa. Też to wyciął. E, ja myślę... Oszukujemy do no wszystkich dookoła. Nie, że na siłę szukam jakieś numeru kurwa... Retuner z... Z... Returnersów, nie? Nie, 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 nie. nie. Volta. Uh, jest kawałek Zip skład z Górzem. Popatrz w remiksie Volta. Okej. Okay. Dopierdolony bit na maksa. To ciekawe. To nawet chyba z, y, sprawdzę... Jak skończymy gadać, bo ciekawy jestem. A nie kojarzę. Na, to jest na której było płycie? Ta co na dachu stoją, tam nie wiem. Okej, 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 okej. Dobra. Słuchajcie, jesteśmy na bardzo ciekawi, jakie są wasze typy. Bo ja, ja na przykład jestem ciekawy, bo, bo chciałbym gdzieś takie panele zacząć organizować takie rankingi, które nie mają żadnego sensu, ale ogólnie... No ale nie, te rankingi to mają różny sens. Ale zawsze można się fajnie pobawić przy tym. Wtedy zawsze przyjdzie ktoś i powie jak to? No tak, Płyta, no, którą właśnie... ja lubię jest niżej niż tu dziewięć? Właśnie, właśnie o to chodzi w rankingach. Ja za jak jakby dla osób, które na przykład nie skumały kilku zabiegów z naszego rankingu, gdzie wymienialiśmy top 50 artystów amerykańskich i polskich i nie uwzględniliśmy celowo na przykład Eminema albo Taco Hemingwaya, no tak jak jakby to był, to był zabieg taki, żebyście pisali w komentarzach, żeby się wszystko zgadzało, jeżeli chodzi o, o, o wyświetlenia, więc dzięki bardzo. Dobrze, czy mogę cię już skręcić i ja dokończę, dokończę jeszcze, mam dwa pytanka takie luźne, skręcamy. Dzięki, było super, Michał. Wow. Dzięki. Yy, no dobra, to słuchaj, czy jakiś yy, polski artysta ostatnio skradł ci uszy? Yy, taki już wolałbym o tych młodszych zapytać, na przykład, żeby nie wchodzić w te, te wiesz takie. Że solidny ostry jest na przykład, albo że solidny jest jak ktoś tam, Borikson. Ty, tak żebym naprawdę jakoś był mega zajerany czymś, to nie hmm. wiem. Y jest ta ekipa taka, co wyszedł numer z Magierą, B SK. B -SK. to jest bardzo Też ciekawe. Też mi się podoba to, no. to jest ciekawy twór ogólnie i to jest, widzisz, to jest taki po powrót tak, trochę do tych tak, klasycznych tak. brzmień. E... Zapraszam na rozmowę, chłopaki. No wiadomo, jesteśmy na etapie, kiedy wyszedł Oki, wyszedł Ocik i te wszystkie kurwa, całe Ojo tak naprawdę wypuściło po albumie, mhm. więc to pewnie yy, najbardziej... W... A co najbliżej... Twoim upodobaniom gustowym. U mnie muzycznych. chyba naj. Muzycznych. Ciągle jeszcze walczę, no bo tak Oki dopiero wyszedł przed momentem, tak naprawdę, więc jeszcze się osłuchałem z tą płytą, ale wydaje mi się, że tak minimalnie dla mnie najfajniej siedzi oco. Mhm. Później odcik i na końcu. Okej, okay. okej. Okay, okay. No my typowaliśmy o co na razie gdzieś bardzo wstępnie na taki album roku. Jeszcze przed tym, jak Oki wyszedł. No i tutaj faktycznie to się musi osłuchać. Może być... Wszystko. W sensie kogo na album roku? No o co? Taki mieliśmy, no, może... Takie mieliśmy Ja nawet napisałem trochę. wiadomość, że kurwa wszyscy będą go gonić w tym roku. I chyba tak na razie jest. To ciekawy twist by był, gdyby przegonił Okiego. Bo wiadomo, że jakby ocena dziennikarska jest chuja warta, bo to ludzie weryfikują. Pewnie. W głównej mierze. I, I myślę, że po prostu jeżeli ktoś daje dużo miłości, no to, to ważne jest dla artysty. A wydaje mi się, że no kurczę, od co zalicza naprawdę mocny, mocny wystrzał. Z to też jest album. ciekawe, bo w ogóle to się wszystko wywróciło, bo przecież jak. Wy... Ojo powstało. To, co był najniżej, O, o, o co powiedzmy. był w środku, nie? O co tak? był w środku? Oki był chyba najniżej. A w, w sumie popularnościowo no, zgadzam się, okej. Okay. Więc to się w ogóle wywróciło, kurwa, do góry nogami wszystko. To, że Iggy zaczynał jakby z... z On no, ponad... był najwyżej tam wtedy. W zasadzie, no, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ciekawe. Musimy film zrobić dokumentalny jakimś. Ja, ja, jakiś na ten temat. Dobra, czyli BSK, ok. Ale nie, myślę, że jest sporo takich postaci, tylko teraz tak nie potrafię sobie przypomnieć w sumie, czego ja słuchałem i co ostatnio wychodziło. Eee, więc, kurwa, Pizdu nie? dużo mam... rzeczy wychodzi. No właśnie, ma, masz taki sam problem, że przychodzi piątek i jest, kurwa, 600 premier i nie wiadomo, za co się tak. zabrać. No, ale tak będzie już tylko chyba lepiej w tym, także lepiej. Że będzie już tylko więcej tego, nie? No? Że będzie więcej? No właśnie nie, ja nie wiem, czy to jest dobrze, bo żaden album nie zostaje no na dłużej. No jest dużej. źle, no. My o tym, ale z drugiej strony, czy to jest kwestia albumu. Gad Gadaliśmy w mm -hmm. taką dziwną mm -hmm. rozmowę, bo graliśmy no. Juwenalia w Gdańsku przed Batą Kozidrak, <laughs> bo tam dokonała się jakaś roszada, Guzior coś tam musiał gdzieś jechać mm -hmm. i była tak, że był Guzior, my, Beata Kozidrak. Ciekawe. Beata no i... Kozidrak jako headliner. Tak. Wow. Tak, tego wieczoru y, nie wiem, czy Dresko code nie <grym> dla tego wieczoru akurat, ale no, była tam też pani była, y, No i super koncert, i dla mnie, to był w sensie dla mnie, dla nas wszystkich, to był jakiś rozpierdło, że tam wiesz, są studenci, którzy mają lat 20, i oni nie mają prawa znać tych numerów w większości, a znają je w chuj. I generalnie kiedyś, no, że. Że teraz już nie powstają takie ponadczasowe numery, które zostaną z tobą na dłużej, bo jest tego za dużo i po prostu mnogość tego i ta świadomość, że wiesz, OK, sprawdzę sobie nowy singiel rapera X, sprawia, że w sumie z tyłu głowy mówisz, dobra, jutro już będzie Y, kurwa, mhm. pojutrze będzie Z i tak dalej, więc z te numery traktujesz jako ciekawostkę. One mhm. już nie jesteś w stanie z nimi trochę pobyć, bo jesteś atakowany kolejnymi i. Ta żywotność tych utworów jest kurwa, naprawdę, nie wiem, miesięczna, nie? Totalnie. To jest pojebane. No, przypominam, że, że, że niedawno wyszła Utopia, oczekiwana przez miliony. Wyszedły, wyszło Welchers, 1K. Dwójka i, też już pojedna, wyjścia, trójka już pojedna. No ale wszystko pozapominane. No jakby wiadomo, że utopia miała single mocne, które się wryły, no ale wszystko to idzie właśnie w tą stronę, że no tylko to singlowanie będzie, będzie tak działać, będzie jakby tak. żyło w symbiozie z platformami typu TikTok i, 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 i to, to jest przedłużanie takiej. Mm, ta, takiego życia dla singla, no, na, w tym fast foodzie TikTokowym. Kurwa, mówię, ja byłem na TikToku. Ale nie, byłem na TikToku kiedyś i był, był zajebisty filmik. Ziomek miał taki, yy, że mu losuje raperów i tam 10 moich ulubionych tak, raperów tak, tak. i wylosowało mu piąte miejsce, gruby Mielski, kto to kurwa w ogóle jest? <śmiech> <śmiech> to jest naprawdę super TikTok. Też, też brałem udział w tych losowaniach czasem, bo to. To jest takie głupie właśnie, no ale no, jakby podbija zasięgi. Nie ma to żadnego sensu, chociaż no dobra, bo tam się trzeba po prostu zmieścić. nie? Dlatego się ogląda tą królową internetu, która losuje sobie ulubione jedzenie. <laughs> to jest niesamowite, <laughs> nieprawdopodobne to jest. E, dobra, no to tak, po, powolutku zmierzamy do końca. Szybkie predykcje na euro. Dokąd dochodzimy jako, jako reprezentacja? Co myślisz? Przypominam ci, że ja on duszę pesymistę, więc powiedziałbym <laughs> chyba, że zostaniemy w grupie. Zostaniemy w grupie? Okej. Okay. No też sytuacja jest taka, że nie wiem, kto tam w końcu gra, kto nie gra, bo no, Lewandowski do nie wycho... Aha, Jeden Ale tak skończył się cieszył i kurwa spadł źle. To myślę, że z niego nic nie będzie. To 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 podobno Lewandowski ma wrócić na drugi mecz yy, z e, Austrią. Nasza muzyka również jak zwykle pomogła. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś raz chłop wychodził w KSW kurwa do mojej jakiegoś numeru. W pizdę dostał 4 sekundy. E, a teraz chłopak, który jakby. Jakby grał rolę w klipie silny jak Nigdy, no. jest jednym z bardziej perspektywicznych polskich bramkarzy. I on został powołany. Okay. W sensie on chyba nie był tak, że będzie do grania, bo on ma ciągle tam 18 lat, że jeszcze jest za młody, ale że po prostu jedzie z kadrą i tam sobie będzie trenował mhm. z nimi, no, nie? no i kurwa, był jakiś towarzyski mecz. Ja jeszcze zdążyłem wrzucić i pogratulować, nie? i dwa dni później stary jest mecz towarzyski jakiś, nie wiem z kim. I chłop wszedł na 7 minut, samo za zapierdolił, w sensie, że obrońca mu podał no, no, no. i on kurwa wpuścił i później jeszcze kontuzję daje, bo i nie jedzie, Mówię, yeah. nie no, my to jesteśmy, sportowców to wspieramy. O oh, kurwa, czyli... Więc predykcja moja jest taka, że możemy utknąć w grupie, oczywiście no. będę się cieszył i no, jakby nie było, to po prostu wszyscy się najebiemy, albo na wesoło, albo na smutno. To prawda, jutro jest pierwszy mecz z Holandią. Y ta rozmowa wyjdzie zapewne grubo po tym meczu i być może nawet będziemy wiedzieć już wtedy, czy wyszliśmy z grupy, bądź nie. Ale no, jeżeli ktoś sobie wróci pamięcią, no to rzućmy wyniki. Tak z ciekawości. Tak, na pałę. Ale co? Jutrzejszy mecz z Holandią, Polska. Z Holandią. I, no, I gramy chyba bez Lewandowskiego. Ja no. nie wiem, ja, kurwa, Edgar Dawid. Ja nie wiem kto gdzie. Edgar Dawid, no, coś, Więc ja to jestem, wiesz, Iwan Zamorano, Chile. Ja nie mam Wyjmamy pojęcia, w kto, gdzie no, gra dobra, stary miał miał... po prostu wiesz. U mnie tam jeszcze Bergkamp gra, wiesz co chodzi? Więc to dla ja, mnie to jest jakieś 1-3 w ja Cipe. 1-3 ja tak. Okej, okej, 1-3, dobra. No, ja bym obstawiał. Tu gra? Pesymistyczne 2-0 dla Holandii, no jakby tak. No z handicapem momentu. na pewno, okay. z zapasem. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, no to jeszcze jedno, bo to się pewnie rozstrzygnie też lada moment, więc będziecie mogli wrócić i zobaczyć, na ile mielski dobrze przewiduje przyszłość. Jest yy, obecnie 3-1 <laughs> dla Bostonu. Co A. się dzieje dalej? Czy Dallas robi drugi mecz? Myślę, że 4-1, niestety. 4-1. No wiadomo, gadaliśmy o tym też dzisiaj, że super by było, jakby coś się wydarzyło. No. Szkoda mi bardzo tego meczu piątego, bo mhm. kurwa, no jak już wrócili tam w tej czwartej kwarcie, oni odskoczyli na 16H punktów i wrócili do. Jej... Czwartego, 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 przepraszam. No, dzisiaj był piąty. E, jak wrócili na. Tak, tak, czwartego, bo dzisiaj był piąty. Dzisiaj był to trzeciego. Tak się razie. A ja już piąty miałem. Dzisiaj był czwarty, jest 3-1, tak? 2-0 było, czy to był trzeci? Tak. Tak. Mm -hmm. e, no to. Nie, jak no jak był... 2-0 jak było, to był drugi. Nie, no bo to był ten, co mogło być 2-1, ale było 3-0, więc mówię, to był trzeci. Ach, okej, okay, dobrze, dobrze. Tam dobrze, zrobili dobrze. taki powrót, że 15 punktów kurwa mm -hmm. z ten i mówię, dobra, teraz to już pójdą. No i kurwa nie poszli. Mm -hmm. A jakby poszli, by było 2-1 i byłoby ciekawie. A jest 3-0, jest Cipa, więc. Ale to widzisz, jest no... takie, że pewnie będzie 4-1, ale fajnie by było, jakby jeszcze było ciekawie. No wiadomo, że to by zmieniło maksymalnie sytuację, jakby się pojawiło teraz 3-2. Ale mm -hmm. wydaje mi się, że może być. Ciężko. No, dzisiaj w nocy dźwignęli na grubo, nie? Jakby trzymali przewagę 30. Mi się punktów wydaje, do końca. że to było takie dżentelmeńskie kurwa oddanie tak. meczu. No, Myślisz? 40 z nich tam zrobili. 40 masz. Pra tak, tak, no? Okay. Więc mi się wydaje, że to takie było koleżeńskie i teraz przejdę w wiebiu. <noise> No chyba raz w historii się dźwignął zespół z 3-0 na 4-3 to taka było sytuacja? W Miami, tak. z tego co pamiętam, nie chcę być gołosłowny, to mnie tam zweryfikujecie w komentarzach, ale wydaje mi się, że to, był, e, to była ta rozgrywka taka szalona z San Antonio, co tam później Allen e, ładował kurwa mm -hmm. truje i tam było, były remisy i bla, bla bla Mi się wydaje, że nie było nigdy takiej sytuacji. Kurwa było na bank i to było Miami. Nie ja chcę mi się jebać, to <laughs> sprawdźcie sobie e, i, i dajcie mi znać, ale wydaje mi się, że no to się po prostu raz wydarzyło i faktycznie to jest bardzo trudne. Wszystko do, do, zależy do... od no jednego zawodnika tak naprawdę, czy on to dźwignie, czy nie dźwignie, czy go Kurwa, no Kylie, Ale Kylie tam też dobrze rozdawał, ja liczyłem, że ten duet jakby się dobrze na rozpędzi, to rozpierdolą to jak z, tak jak Minnesota, ale, ale no kurczę, coś tam nie pykło i to Luka ciągnie teraz ten zaprzęg, więc... No, jest mu ciężko na pewno, szczególnie, że jest taki klocowaty, kurwa, ale wszystko trafia dobrze, jest niesamowity. Nie, Mów ale jest, też widzę, że on jest kurwa takim dobrym talkerem i bucem, i tam widzę, że spolaryzowany jest straszny ten światek, że kurwa ludzie go nienawidzą i tak. kochają. I jest to jest... śmieszny w chuj, zajebisty się Nie, to też no? mega bawi. Przecież jak wleciał w snub doga, to kurwa, mówię, co jest grane? I <laughs> też jest drugim takim śmieszkiem, no. No co, no takie uroki Europy. Środkowej. No dobrze, czyli, czyli obstawiamy, że jednak będzie 4-1 i, i ten finał się kończy. Gdzieś mi, gdzieś mi myknął, a propos kuponów jeszcze, gdzieś mi myknął taki koleś, który postawił 16 dolców i opierdolił jakieś, wiesz, na początku każdy rozgrywego opierdolił jakiegoś finalistę w jakiejś innej dyscyplinie mhm. i z tego, co kojarzę, to mu gdzieś tam zostały jakieś 2-3 duże finały czegoś, no i ten Boston widniał, że obstawił Boston, że będzie mistrzem. I chłop ma do zgolenia jakieś kurwa miliony dolarów, nie na tych 16 dolcach, okay. więc tam trzymamy. No myślę, na że pulcie. jedna szansa dla Dallas to jak jak Drake postawi pieniądze na Boston. <laughs> dokładnie, <laughs> dokładnie. Pamiętajcie, jakby to było przy ostatniej walce z tym, z usykiem eee, tego Fiurego. Drake tam. postawił Fiurego i ja wtedy powiedziałem usyk. <laughs> Kurwa pieniądze na usyka. Niezłe, to jest naprawdę magiczne. No to słuchaj, wspomniałeś już o tym wcześniej, że jakieś plany, jakieś plany. Jakie plany? Co, Teraz co już jest chyba czas na solową płytę, mhm. bo ja zawsze wydawałem te płyty, w sensie zawsze. No tam przez ostatnie lata wydawałem co 3 lata solówkę i w tym roku... Jest moja, mój czas, żeby ją zrobić, no ale nie zdążę raczej, żeby to było, no raczej co ja pierdolę. Eee, więc chciałem zrobić solową płytę, a później zobaczymy. Jak, okay. Stary, niech wszędzie będzie tak jak w alchemii. Mhm. Niech będzie, nie będzie sytuacji, że w Polsce możemy zagrać w tak naprawdę legitnie koncert w pięciu miastach większych, bo w innych to jest ryzykowne. To będzie zajebiście w chuj. Mhm. Więcej, oczywiście, jak będzie tego więcej, to super. Jak nie będzie, to też nie jest kurwa dramat. Niech jest jak jest i będzie GIT, naprawdę. Okej. Okay. Słuchaj, no życzę ci, żebyś yy, zrobił taką płytę, jaką chcesz zrobić. No bo wydaje mi się, że jesteś. Takim... Życzę ci wszystkiego, co sobie życzysz. <noise> jesteś takim. jesteś na tyle pogodzony z, z losem hip hopowca. Takiego w ja dzisiejszych. Wiem. Ja się cieszę tym, co jest, wiesz. Zamiast kurwa narzekać, że nie ma czegoś, to cieszę się, że coś jest. No znaczy, wiesz, no, mówię to w takim kontekście, że. Pogodzony z losem, to brzmi jak. Pogodzony kurwa. masz tytuł. Teraz wracam do hotelu, płakać. Mów. Kurwa! Man. Pogodzony z losem, no słuchaj, jakby funkcjonujemy. A, przecież moja epka wychodzi, kurwa. Piłka jest jedna, a są duże. Wyjdzie coś takiego? Powinno wyjść. Nie wiadomo. Właśnie. Ja kupiłem PCT i. Może zrobimy epkę na Jakiś mixtape szalony. Ja, jestem... ja już za dużo u, upycham, w sensie za, za dużo projektów robiłem, wiesz, pobocznych, niesolowych, bo tak naprawdę wyszedł klub, później jakiś mixtape, teraz no. z persem. Ja ciągle uciekam od tej solówki, więc. Y Czas rozliczyć scenę. Chyba piłka jest jedna, to są duże, jednak przełożę na inny rok. <grym> no dobrze, czyli, czyli, czyli solówka co w tym roku jeszcze? Czy nie wiem. W wiesz? tym roku do, na pewno będę do niej siadał. Okej. Okay. A co się z tym wydarzy, to już chuj wie. Nie? No bo to solo to jest cięższe, bo to musisz już pisać 32, a nie kurwa 16 no tak. albo 8. No to słuchaj, życzę Weny przede wszystkim. I życzę ci również, żebyś znalazł odrobinę wolnego czasu we wrześniu tegoż roku I żebyś A, pojawił, się na, pojawił się na zdjęciu. No, jak się widzę, to oficjalnie i, i, i chcę zaprosić Ciebie. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby cię mogło zabraknąć, więc bardzo bym chciał, żebyś był. Mam nadzieję, że to się uda i staniemy w jednym szeregu z Bambi, Leosią. Yy, tako, już zdradzam listę z Lirojem A i Alberto to chcesz robić Warszawa no centrum okay. sterowania Wszechświata. Mam już miejsce. Muszę tylko ten termin potwierdzić i, mm, i zapłacić za miejsce, żeby, okay. żeby, żeby to się udało. No, ale... Muszę się robi takie zdjęcie. Teleskopem. <grym> A to nie jest łatwe, bo ten, ten temat też muszę ugryźć z Piotkiem Sikorą, bo zastanawiam się właśnie, jak zrobić to zdjęcie. Bo jeżeli kojarzysz to pierwsze, to amerykańskie... jeszcze sobie odświeżyłem, bo jest no, na końcu. Mam, o, mam oryginalny numer tego XL. Co ty je Tak, tylko że jest spakowany w ramkę, ale jak się otworzy okładkę, to jest takie długie. Wow. Więc ja takiego nie chcę, bo jest bardzo nieporęczne. Jakbym miał go wrzucić na Instagram to na siedem klocków chyba, żeby coś było widać, więc wolałbym to zrobić w jakoś tak bardziej skondensowany sposób, ale zobaczymy dobrze. Mam nadzieję, widzimy się we wrześniu. Twoja płyta rozpierdala. I co? Dzisiaj dzisiaj jeszcze sobie po Krakowie pochodzisz i fajny Kraków nie. Fajne. Zapraszamy Nie, tu jest serdecznie. zawsze zajebiście. To bardzo o, fajnie. Ja bardzo fajny Kraków. Dziękujemy pięknie. Dzięki bardzo za rozmowę. Było super. Dzięki. Mielski po raz drugi. Eee, trzymajcie się. Elo.